Jakby moim celem nie jest to, że konkretnie muszę od razu przejść do widma wolności. Okej. Okay. Chciałbym rozpocząć zwykły start, żeby przejść całą grę. Poziom trudności chciałbym normalny. Chciałbym zacząć jako... jako korp, punk albo nomada. Nomadą już kiedyś chyba byłem. Typ ciała damska V. Wow, znowu mam ubranie postaci, nie? 54 raz już zaczynam tą grę. Jestem V. O, siema. Jestem V. Jestem V. Jestem V. No to siema. Jestem V. A ja? Jestem V. A ja? Też. Taka bladziocha raczej. Typ skóry. Korpo Fem. A moje pierwsze podejście nie było korpo? Dobra, może być. W sumie to jest jakaś opcja. Botnet running. To jest jakaś opcja. Zobaczę co tam za... W ogóle ja nie wiem, jak wygląda drzewko umiejętności, więc trudno mi powiedzieć. No ja też nie wiem. Zobaczymy. Zobaczymy, co mnie za drzewko kupi w ogóle do siebie. Jesus. O! Zajebioza. Jezu, ile to jest opcji? The fuck? Brwi. Cieniutkie. Wyobraź sobie, że masz kod QR zamiast tęczówek. No jasne, tylko że ciężko to spisać, nie? Nos. No nos jak nos, no nos, no okej. Okay. Usta. Okej. Okay. Szczęki nie będę ruszał. Blizny wyłączone, tatuaż wyłączone. Piercing. To jest korpo szczurka, ona musi mieć... Ona nie może mieć takiego piercingu wszędzie. Jestem poruszony tym, jak dużo jest piercingów, których ja bym nie chciał, żeby ona miała. Ale jakbym chciał, żeby w obu uszach miało to samo, to się kurwa nie da tego zrobić, nie?
Dobra, niech będzie jeden w takim razie. Pamiętaj, w Night City styl ponad wszystko. No, planuję w tym przejściu skupić się na tym, jak wygląda moja postać. Co w sumie jest teraz możliwe, bo oddzieli statystykę pancerza od ubrań. No i dobrze. I teraz to ilość szczepów i perki dają pancerz. A ciekawy pomysł. Bardzo ładny makijaż, by the way. Zostawimy go. Kolor makijażu usta. Złoto i niebieski. O fuck, widać cycki, uwaga, alert. Ty Sonika robisz? Nie. Kurde, złoty. Niekoniecznie. Marmurowy taki, o. Siema, Draksu. Okej. Taki pasek na środku dziwny. Genitalia wyłącz? Lol, można wyłączyć całkowicie genitalia, ale jaja, fajne. No zaraz tak zaraz, nie? Lecimy dalej. Okej. Budowa ciała. Otwieranie niektórych drzwi siłą, wyrywanie wieżyczek oraz korzystanie ze specjalnych opcji dialogowych, dzięki którym możesz zagrozić rozmówcy. A także wykazać się wiedzą i doświadczeniem soloski. Okej. Okay. Inteligencja określa zaawansowanie twoich umiejętności trenerskich. To by się przydało w sumie. Refleks. Pozwala rozwijać biegłość, posługiwać się karabinami szturmowymi, pistoletami maszynowymi i ostrzami. A także zyskać dostęp do doskonałego sposobu poruszania się. Odpowiednio wysoka wartość refleksu. Może wybór specjalnych opcji dialogowych zapartych o postrzegawczość i przenikliwość. Brzmi jak zajebista rzecz. Zdolności techniczne. Pozwala zwiększać atrybut pozdrowienia między wybuchami i szczepy. Opanowanie. Skradanie się. Zdolności techniczne. Damy jeszcze jeden. I lecimy dalej. No zobaczymy, co z tego wyskrobiemy, nie? Z
stalowa wątroba. Nie będę kłamał, początek tej gry to już 1000 razy widziałem. No ale lecimy, nie? Shit's go on again. Jakby było za głośno, za cicho, dajcie mi znać. V, jesteś tam? Jestem. Wszystko w porządku? W porządku. Potrzebowałam chwili oddechu. Brzmiało raczej, jakbyś się pożygała. Pożygałam się. To ze stresu. Esa ciamba te va matar. Jeszcze żyje. Nie martw się, jeszcze żyje. Właśnie. Jeszcze. A w ogóle, to co się stało? Jakiś problem? Mamy przeciek. Dzwonił mój szef, ściągnął mnie na interwencję. Wszyscy w centrali Night City mają nerwy na wierzchu. Ale to chyba nie ty masz przejebane, nie? Ty tylko naprawiasz cudze błędy. Jackie, jak pracujesz w kontrwywiadzie Arasaki, to zawsze masz przejebane. Nie martw się o mnie, dam sobie radę. Ach, te wyłączające się lustra. Przesłodko. Uwielbiam tę technologię, nie? Mam nadzieję, że w życiu będziemy mieć lustra, które się... które trzeba uruchomić. Trzymam kciuki, że tak właśnie będzie. Uda się do gabinetu Jenkinsa. Okej. Okay. Ale wydaje mi się, że jest dosyć cicho ta gierka, więc ja bym tak ją troszeczkę... Tak ciupu, ja bym ją troszeczkę podgłośnił mimo wszystko. Dialogi chyba były na dobrej głośności, ale powiedziałbym, że reszta jest cicho. Efekty specjalne dajmy na 30, muzykę na 35, radio na 25. No zobaczymy. No ale po co prozmarnować, trzymając je włączone 24/7? No, ja nie wiem w ogóle, wiesz jakie ja mam rachunki za prąd z powodu włączania i wyłączania luster? Jakby osobiście wolę mieć wyłączone, nie? Co najgorsze to jest to, że ty zużywasz ten prąd, a na końcu też widzisz tą swoją parchatą mordę i myślisz sobie, kurwa, po co ci to było? Więc lepiej wyłączać, nie? I wojny światowej oraz narodziny Saburo Arasaki. Zajebista technologia. No ja wiem. Kurwa! Miałaś tu być godzinę temu. Zaraz będę, coś mnie zatrzymało. Pierdolony Frankfurt. Ta suka Abernathy pewnie spróbuje zrzucić to na nas. W takim razie kończę. Czekam u siebie. Znaczy możesz włączyć lustro i się nie widzieć. Kurwa, no właśnie jest problem, bo jakby szukałem za lustrem kabla, no i nie wiem gdzie on jest. Czy to jakaś bateria wbudowana? Chuj go tam wie, naprawdę. Rachunki są kosmiczne, a wyłączyć nie wiem jak, więc... Już z tym żyję, nie? W ogóle za mną jest szafa, która też ma lustro. No i kurwa... Do nigdzie baterii nie wsadzałem, a działa. A tamtych trzech? Dziwne. Pan Jenkins jest w swoim biurze. Pytał o ciebie. No jaha. Hej V, 100 lat cię nie widziałem. To ja, Frank. Poznaliśmy się podczas zamieci. Wschodnie wybrzeże? Nie wiedziałam, że jesteś w Night City. Co u ciebie słychać? Takie tam. Jeszcze tydzień temu byłem w Kapsztadzie. Słyszałem, że pracujesz teraz w kontrwywiadzie. Macie pewnie z tym Frankfurtem totalną gównoburzę. Jenkins u was rządzi. Powiedz mi, jest taki jak mówią? Co mówią o Jenkinsie? Że jest skuteczny. Jak każdy psychopata. Podobno ostatnio trochę szaleje. Jest teraz w trudnej sytuacji. Szefowa miała poprzeć jego awans, kiedy przyjechali Japończycy. Zamiast tego wbiła mu nóż w plecy. Nie dziwię mu się. A ty? Pod kim teraz jesteś? Pod Abernathy.
To ona wymyśliła, jak rozegrać ten kapsztat. Jest naprawdę dobra. Abernathy, suka, która ugotowała mojego szefa podczas wyboru dyrektora operacji specjalnych. Wiesz, jak to jest. Rzeczy się dzieją. Mhm. Dzieją się. Powiedz mi o kapsztadzie. Kurde, w sumie może się nie będę opierdalał, to w październiku wejdę w alfę. Powiedz coś więcej o tej akcji w kapsztadzie. Operacja Cargo. Wiesz, o co chodzi? Dozbrojanie lokalnych konfliktów w Afryce? Nie wiedziałam, że to ty. Ja? Zrzucaliśmy do oceanu skrzynie pełne karabinów. Trzeba było wyławiać je pożyczonymi kutrami rybackimi. Ciągle to samo, do pożygu. Ale tak się wygrywa wojnę. Tak się wygrywa wojny, no mordo. Przepraszam cię, ale nie mam teraz czasu. Pogadamy innym razem. Pewnie. Miło było cię zobaczyć. Tu 27, a to oznacza aktualizację Genshina. Genshin. Obowiązuje procedura kryzysowa. Potwierdzam zabezpieczenie systemów. Ona. Ta od Jenkinsa. Co jest, kurwa? He? Ta od Jenkinsa, żebym ja ci dał. Proszę o wejście do przedsionka. Dla ciebie to jest pani od Jenkinsa. Potwierdzam autoryzację gościa. Jesteś na linii? Siadaj, V. Pogadamy, jak skończy. Muszę ogarnąć to głosowanie, zanim stracimy bazę w Morzu Chmur. Zaraz zaczynają. Jak sytuacja? Tak jak się spodziewaliśmy. Dobra, wiesz co robić. Zaczynaj. Dyrektor Abernathy? Widziałam głosowanie. Co to miało być? Sprzątanie. Po tym gównie, które zrzucił na nas Frankfurt. Tak jak ustaliliśmy, usunąłem problem. Kazałam ci usunąć problem, a nie wymordować Europejską Radę Kosmiczną. Wiesz, ile będzie kosztowało zatuszowanie tego? Stracilibyśmy koncesję, a tak zyskaliśmy co najmniej tydzień. To sukces. Zawsze po linii najmniejszego oporu. Bez wyczucia. Cały ty. Jeszcze o tym porozmawiamy. Nienawidzę tej kurwy. Od zawsze. Okej. Okay. To nie pierwszy raz, kiedy Abernathy cię wystawia. Nie pierwszy. Obsmarowała mnie przed Japończykami, żeby zostać dyrektorem operacji specjalnych. Suka. Kurwa, system dialogowy w Cyberpunku jest niesamowity. Grałem wczoraj troszeczkę w Starfielda i to, jakie dialogi są w Starfieldzie, zjebane. Spust, bo jestem jej potrzebny. Robię mało to, powiedziane. Ona nie ma jaj. Suka. Dziel i rządź. Skuteczna strategia. Skuteczna, kurwa. Co byś zrobiła na moim miejscu? Powinieneś się bronić. Przypomnieć jej, że nie jesteś popychadłem. Masz rację. Jak dostanie raz, a mocno, to zacznie cię szanować. Widzę, że postrzegamy tę sprawę bardzo podobnie. Kiedy będę miał dostęp do twojego tworu, Draxu? Chip z danymi? Dowód mojego zaufania. No bierz. Zbierałem to przez ostatnie tygodnie. Dane biometryczne, karta traumy, nazwiska ludzi, którzy są z nią blisko. Szofera, szefa ochrony, kochanki, męża kochanki, wszystko. Użyj tego i spraw, żeby Abernathy przestała być kłopotem. Sama to powiedziałaś. Muszę się bronić. Co będzie, jeżeli teraz powiem nie?
Nie zadawaj durnych pytań. To nie jest prośba, Fi. Widzę, że się zrozumieliśmy. Weź jeszcze to. Znajdź ludzi spoza korporacyjnych szeregów i płać tylko tymi pieniędzmi. A do głównego zadania. Weź kogoś, kogo bardzo dobrze znasz. Wiesz, co mam na myśli. Wydaje mi się, że wiem. Dobrze. Będę zatem czekał na wieści od ciebie. Powodzenia. Jedną z rzeczy, które mam do zarzucenia na fabule Cyberpunka, to, że prolog jest krótki i wydaje się być przyspieszony. Nie zawiedź mnie. Biorąc pod uwagę to, że ta gra nie jest kosmicznym długim czymś, to w skali całej tej fabuły nie jest aż tak krótki, ale masz rację. Ja też mam taki problem, że nie czuję tego przywiązania. Spóźniłeś się. One miały być na wczoraj, nie na dzisiaj. Wiem, ale mam je teraz. Prześlij je do mnie. Później o tym porozmawiamy. Vi, żyjesz? Jak tam w gnieździe żmii? Potrzebuję pomocy. Chodzi o interesy. Chica, z tobą zawsze chodzi o interesy. Masz kłopoty, co? Jeszcze nie. Na razie potrzebuję kogoś, komu ufam. Czyli naprawdę masz kłopoty. Spotkajmy się w Lizis. Za godzinę. Przez to Jackie nie jest tak blisko gracza. Zgadzam się, że z Jackiem jest taki trochę problem, że... że nie wszystko jest tak wyjaśnione, nie? Szybka, czy to jest gra na ponad 100 godzin? Cześć Piotrek. Trudno powiedzieć jak teraz z tym dodatkiem DLC, ale wcześniej powiedziałbym, że to jest gra na takie dobre 40. Na główna fabuła na 20 parę. Na ponad 100 bym nie powiedział. Pliki. Po zebraniu danych z raportów składanych przez kontrakty w Utah, Nevadzie, Arizonie oraz Montanie nie stwierdzamy nadprogramowej aktywności sił NUSA wymierzonych przeciwko operacjom Arasaki w regionie Federacji. Okej. Okay. Za krótka. Dla mnie jest to zaleta, że nie jest to gra, która jest aż tak długa. Szczerze, gra może być na 100 godzin, o ile trafia w gust. I tak, i nie. Powiedziałbym, że to zależy. Są gry, które nie tracą na tym, że są długie. To jest wynik na przedni weekend. Plan regeneracyjny. Ta postać nie jest w najlepszej formie. No ale w każdym razie Piotrek, jakby zazdroszczę w ilości godzin, którą masz do przeznaczenia dla gier, nie? No bo dla mnie gry ponad 100 godzin jakby odpadają w przedbiegach, bo są zbyt długie. Narobi się teraz, będę cały czas skakał, ponieważ skakanie jest pod A, a w Starfieldzie jest pod Y. Super. By the way, gram na padzie od Starfielda, więc... Nie odpuszczą nam tego. Więc elo. Widziałaś relację z głosowania? Ja pierdolę. Swoją drogą, świat dobierze się nam za to do dupy. Świat się nigdy nie dowie. A tych parę osób, które pozna prawdę, zajmiemy się nimi.
Będą jeszcze jakieś inne DLC planują? Z tego co wiem, nie planują. Wręcz chcą zakończyć wsparcie tej gry. Miało przecież wyjść. Miało wyjść drugie DLC. Lizzie's Bar. I miało jeszcze wyjść gra online. Takie wiecie, Cyberpunk online. No ale to zostało skrapnięte i usunięte. W ogóle, jak to wiem, to to dużo planów, które mieli, zostało zakopanych po tym, jak okazało się, że ta gra nie przyjęła się zbyt dobrze. Czyli się nie opłaca kupić. Nie wiem, co znaczy opłaca. To jest dobra gra. Planowali więcej DLC niż jedno, wycofali się z tego po premierze. Tak. Tak? Jesteśmy umówieni dopiero na koniec tygodnia. Dzwonię, bo Quantified Satori otrzymało powiadomienie z twoich odczytów biometrycznych. Wszystko w porządku? Wszystko dobrze. Pamiętaj o naszych ostatnich zajęciach. Relaksacja neuromięśniowa. Powtarzaj 3 razy dziennie. Naprawdę poczujesz się lepiej. Jasne. Do zobaczenia. A czy podobno planują grę? To co wiem, teraz priorytetem jest niezapowiedziana gra. Gra niezapowiedziana z uniwersum Wiedźmina. Więcej nie wiem. Ale z tego co wiem, też CD Projekt Red przeniósł się z Red Engine, czyli ich autorskiego silnika, na nowego Unreal Engine, więc też pewnie sporo czasu zajmie tworzenie dobrego, rozbudowanego składu, który będzie robił wysokobudżetową grę na Unrealu. I remake jedynki. Remake jedynki nie robi CD Projekt Red, tylko firma zewnętrzna. To co pamiętam. Co jest kurwa? Widzisz tu gdzieś lądowisko? Mogłaś nas kurwa zgnieść na miazgę! Zejdź mi z drogi. A tobie się wydaje, że kim kurwa jesteś, co? Zresztą pod nauczeniem się Unreala będą sprawnie gry robić. Czy sprawniej? Nie wiem. Na pewno jest to silnik bardziej uniwersalny niż Red Engine. Kiedyś to była nasza okolica. I to na pewno. Ale nie wiem, jak tam, nie wiem, jak to wpłynie na ich organizację pracy, nie? Kto robi Wiedźmina 4? To chyba nie ma nazywać się Wiedźmin 4, tylko ma się nazywać coś tam pod tytuł. Nie można było po Bożemu od ulicy? Śpieszę się, nie mam czasu na bzdury. Będę mieć cię na oku. Jasne, jasne. Witamy w Lizzie. No i nie będziemy aż takich fuck-upów jak na premierze Cyberpunka. Silnik nie świadczy o tym, czy te fuck-upy będą, czy nie będą. Na pewno wybór Red Engine był problematyczny. Ale to nie znaczy, że Unreal będzie bezproblemowy, nie? Nie bywasz tu za często, co? Dobrze cię widzieć, Chica. Siadaj. Opowiedz mi, co tam się wydarzyło. Dobrze cię widzieć. Co słychać? Trójka był hitem, no był hitem, to na pewno. Świetna gierka zresztą. Kiedyś do niej wrócę, sobie przyjemnie jeszcze raz przejdę. Wiesz jak jest, nie narzekam. Ale nie spotkaliśmy się po to, żeby gadać o tym, co u mnie. Mów, co to za wielka sprawa.
Weź tę drzazgę. Aż tak, ja przynajmniej mam taką nadzieję. No, zobaczymy, nie? I co myślisz? No, nie wiem, czy pamiętacie, nie? Ale... ale w gruncie rzeczy mówiłem o tym, że trzeba być ostrożnym przed premierą Cyberpunk 2077, ponieważ jedyną grą, którą oni zrobili dobrą, taką na bardzo wysokim poziomie, to było Wiedźmin 3, więc tak naprawdę oni mają tak dużego doświadczenia w tworzeniu gier na najwyższym poziomie. Na pewno jest to firma, która ma talentów mnóstwo i ma mnóstwo pomysłów, ma dobry rynek, ponieważ jest na rynku polskim, czyli nie płacimy aż tak dużo, jednocześnie jesteśmy w Europie i w Unii Europejskiej. To jest dobre warunki, nie? Do tworzenia biznesu europejskiego. Natomiast w gruncie rzeczy, o ile Cyberpunk to była dla mnie bardzo dobra gierka, a przynajmniej tych takich lepszych, dobrych, to w drugiej strony pokazało to, że tam wiele problemów było po drodze, nie? Wiele dziwnych decyzji zostało podjętych. Zobaczymy. Długo jeszcze. Wiem, że to delikatna sprawa. Dlatego potrzebuję do tego... Może będzie Cyberpunk 2. Wątpię, że jak szybko pójdą po nową część Cyberpunka. Raczej nie. Delikatna sprawa, Chica. To jest zlecenie morderstwa. Pamiętajmy o tym, że kolejna gra musi być bezpieczna, bo brak zaufania wobec CD Projektu Red będzie się ciągnął marketingowo, aż do wyjścia kolejnej dobrej gry. Czyli jeżeli wyjdzie, powiedzmy, w cudzysłowie Wiedźmin 4, to musi być bezpieczny, bardzo dobry tytuł, dopracowany tak, żeby odbudować zaufanie, a i tak sprzeda się gorzej, ponieważ Cyberpunk miał taką flopę, że to będzie taka pamiątka, nie? Za spotkanie. To jest najgłupszy toast, jaki istnieje. Co to w ogóle znaczy za spotkanie? Jedynka też była hitem. Jedynka Cyberpunka, tak? W sensie 2077, co teraz gramy. No tak, oczywiście, że tak, jak najbardziej. Tylko, że hitem sprzedażowym głośno było tej grze, ale raczej niekoniecznie pozytywnie. Szczególnie, jeżeli graliście na starych konsolach. Wiesz, co to jest? Un pacto con el diablo. Zawsze to mówiłam. Oddałaś duszę skurwysynom z Arasaki. Dzisiaj kazali ci zabić ją. Jutro każą komuś odjebać ciebie. Takie są zasady tej gry, Jackie. Chcesz być na szczycie świata, to musisz zapłacić cenę. Nie jesteś na szczycie świata, Chica. Saburo Arasaka jest. A ty jesteś tylko frajerką, która mu w tym pomaga. Zacznij pracować dla siebie. To jedyna właściwa droga. Może kiedyś się na to zdecyduję, jak będę poza ich zasięgiem. Zawsze jesteś w ich zasięgu. Zawsze. A wy co? Zabłądziliście? Wi, zgadza się? Nie znamy się. Nie wydaje mi się, żebym cię skądś kojarzyła. Jesteś od Jenkinsa? Nie kojarzysz. Za to my bardzo dobrze wiemy, kim jesteś. Jenkins dał ci dzisiaj zadanie. Przekażesz nam wszystkie szczegóły. To nie twoja sprawa. Nie, nie przekażę. Bo to sprawa pomiędzy mną a Jenkinsem. Kurwa. Czujesz się teraz bardzo chujowo, co? Twój dostęp do korporacyjnej sieci właśnie został odcięty. Do 2 minut wspomaganie cybernetyczne, które masz, przestanie działać. Przekaż nam dane, które dostałaś od Jenkinsa. Zakończysz w ten sposób procedurę zwolnienia. Informacje są na tym chipie. Mhm. Wiedźmin 1? Ja też dobrze wspominam Wiedźmina 1, ale to nie był hit. To wszystko? To był... Oficjalna przeciętny tytuł. Ale myślę, że Abernathy chętnie dopłaci za pozbycie się takiego śmiecia. Wstawaj. Idziesz z nami. Na ruszcie. Hola, hola. Chłopcy, trochę się zapomnieliście. Jesteście daleko od domu. Może się okazać, że nie jest to dla was najlepsza dzielnica. Grozisz mi. Wy zaczniecie strzelać. My zaczniemy strzelać. Może się okazać, że jeszcze ktoś zginie. Mamy to, po co przyszliśmy. To wystarczy. Gra, która jest wspominana jako klasyk, a nie była koniecznie wybitna.
Wiedźmin 1 to była rozsądna gra. Wtedy, kiedy wyszła, wszystko w porządku, prawdopodobnie żadna inna polska firma nie była w stanie stworzyć tak dobrą grę. Wyszło lepiej niż miało. Ale osobiście? Nie powiedziałbym. Chujowo. Jeżeli wyszedłby teraz remake... Gardło suche jak wiór. Na Unrealu 5? To jest dobry pomysł. Jak moja kuzynka odstawiła prochy, to też jej się tak ręce trzęsły. Potem zaczęła się pocić i rzygać. Tak, to pewnie coś takiego. Hej, to może zawiozę cię do Reapera. Chyba, że przyjedzie po ciebie trauma. Zobaczcie, co zrobili z Diablo. Blizzard strasznie zniszczyli. Myślę, że zjebali Diablo 4. Nie grałem w Diablo 4, to jest mój strajk przeciwko temu, że Blizzard jest okropną firmą. Niestety. Daj mi chwilę, zaraz się pozbieram. To koniec, Jackie. Właśnie straciłam resztki kontroli nad swoim życiem. Raczej odzyskałaś. Nie umiałaś powiedzieć stop. To zrobili to za ciebie. Zobaczysz, wyjdzie na dobre. A poza tym, nie straciłaś wszystkiego. Chcesz mi powiedzieć, że została przyjaźń? To urocze. Nie, głupia. Pieniądze, które dostałaś na wykonanie zadania, to pewnie bardzo dużo pieniędzy. W sam raz na początek. Tak, Chica. Będzie dobrze. A to jest ledwo kilkaset osób na Twitchu, które oglądają dobra 4, pas 400, może mniej. Jak Diablo 4 wpadnie do Game Passa, to chętnie się przyjrzę tej gierce, nie? Ale tak poza tym raczej nie. Chodzi za mną w ogóle przejście całego Wiedźmina 1. Przy mikrofonie z danej. I dwójki też zresztą. Ale obecnie po prostu nie wiem, czy warto. Jeżeli ten remake ma wychodzić, to może lepiej odczekać trochę jeszcze. Czy masz może papierosa? Każdego dnia przyjeżdża tutaj 100 nowych frajerów. Do końca roku przeżyje połowa. Jeżeli to będzie dobry rok. Po co frajerzy przyjeżdżają do Night City? Chcą zostać ulicznymi samurajami. Jej było mi zawsze najbardziej szkoda, kurczę. Dostajesz kulę w łeb.